potwory. To jedziemy z nimi. Przetestujmy nasze nowe umiejętności. Jakoś tak kiepsko sobie radzimy z tymi nowymi umiejętnościami. Dobra. Koniec zabawy. Nasz miecz podpala to. Już dobrze miałem nosa, żeby pójść tutaj do dżungli. Skubaniak nas gryzą. Pomimo tego, że mam zmienioną zbroję, to i tak na coś nas tak rąbią. Jak brodzi w tym bagnie. O, jest perła, świetnie. Mamy też zżyćko. Jedziesz z nim. Dobra, on już padł. Gdzieś słyszałem go. Wir, wir. Halo? O. Tu jesteś. Ojejku, a co to? Mikołaj Kopernik. On się patrzy na mnie. You seen an image, a long dead warrior floating above the swamp. Who are you? Once I was a warrior, a king, black-haired and sullen-eyed, a thief, a roach, a slayer. Legends surround my name and the fate of all empires depended on the strength of my sword. And now I am but a ghost, a specter, cursed with eternal damnation. How can I release you? Listen carefully, answer my riddle. More powerful than gods, more evil than devil. The pure have it, the rich need it. If you eat it, you will die. What is it? Zagadki. Silniejsze od bogów, mroczniejsze od demonów. The poor have it, the rich need it. Nie bardzo rozumiem. Nie wiem, poor i rich, co znaczyło. If you eat it, you will die. What is it? Przeznaczenie? Mocniejsze? Mroczniejsze? Przeznaczenie może być mroczniejsze? Dobra, przeznaczenie. Dobrze odpowiedziałem? Nie wiem. O, grzybki. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem. Nic się nie wydarzyło na razie. Może będziemy wracać, to coś się wydarzy. Czekajcie, my mieliśmy tutaj znaleźć to ziele. Czekajcie, bo to byłoby zbyt łatwe. Zobaczmy sobie w dzienniku. Rare root. Find the very rare Aragon root. It could help Izzy to find an antidote for the deadly fog plague. Bo tu nam skierował Afis. Czy ja mam... Ja już dostałem to? Nie, no mamy grzyby.
Aha, to już wiem, o co chodzi z tymi. To ja już wiem, o co chodzi z tymi grzybami. Z tymi grzybami chodzi o to, żeby wziąć, zrobić eliksiru Afiza, ale nie mam tego rzadkiego zielska. Musimy je gdzieś chyba znaleźć. Nie wiem, czy mam szukać je w bagnach. Czy ten duch miałby mi go dać? Nie sądzę, chociaż to byłoby wtedy no już nieodwracalne, no bo ducha nie ma. Wróćmy się, zobaczymy. Tu też nic nie ma. Jeszcze wszystkie przedmioty są jakoś w ten sposób podkreślone. Czekajcie, a może jest tu jakaś jaskinia? Ja znowu nie widzę, tak jak wtedy na wyspie śmierci. Słuchajcie, wróciłem na skaliste wybrzeże. Przemierzyłem bagna, przemierzyłem tutaj część tutaj tego część mapy. Pokonałem tutaj tych bandytów, którzy piratów, czy tam ogólnie tych złoczyńców, którzy tutaj siedzieli. Ja tutaj chyba gdzieś wcześniej musiałem pominąć tą miejscówkę. Wydaje mi się, że znalazłem to rzadkie ziele. To nie było tam w dżungli. Dokładnie. Zobaczcie, trzeba było pójść na skaliste wybrzeże i stamtąd nie udawać się na bagna, tylko obejść dookoła dokładnie całą mapę. Całkiem przypadkiem tutaj znalazłem ten korzeń. Teraz spróbuję się stąd wydostać i zobaczymy się przy Afizu. No dobra, małe sprostowanie. Dotarliśmy już do arabskiego miasta Juzra. Afis to był ziomek, który nam odczytał transkrypcję i powiedział, jak dostać się do środka, do tej głowy, gdzie spotkaliśmy Fahada. Natomiast Izzat, a nie Afis, chciał ten korzeń, więc to ja przepraszam za pomyłkę. Porozmawiam z Afisem, może nam coś powie na temat tej głowy. Nic nie powiedział mi, tylko tyle, że właśnie, że dał nam dostęp. Może gdybyśmy inaczej odpowiedzieli na pytanie tamtego ducha, to byśmy się dowiedzieli czegoś więcej. Z Izmirem już mamy załatwiony temat. Został nam jeszcze ten Izar czy coś takiego, jakoś tak. Gdzie on tutaj jest? Izat. Prosto w lewo i na lewo. Dobra. I ten korzeń znalazł się przy bagnach na skalistym wybrzeżu. To pewnie dlatego mieliśmy cały czas odblokowaną tamtą opcję, żeby tam pójść. Zaraz porozmawiamy z tym Zatem. Czekajcie, jeszcze dalej. Jeszcze jedną alejkę dalej chyba muszę pójść, tak? I tutaj będzie na górze. I po to będą te chyba grzybki, żeby on nam mógł zrobić jakieś super mikstury lecznicze, ale to zaraz zobaczycie sami. What do you want? I brought the root you asked for. Excellent. Show it me. Great. Isn't damaged. Dry or broken. I could not have handled it better myself. I am satisfied. Here is your reward. No i super, mamy 2500 złota i 1500 expa. Dobra, I can see a healer. Can you give me some advice? Good heals and heals take the fee. Nic się nie dowiedziałem. Mamy tutaj te. Mamy te grzybki, ale nie wiem po co one są. Można z nich zrobić mikstury lecznicze, no ale nie mam takiej możliwości. No dobrze, zobaczmy jeszcze tylko nasz dziennik. Czarne perły zostały nam dwie i zostało nam główne zadanie, więc czarnych pereł już chyba więcej nie znajdziemy, moi drodzy, więc nie wiem, w którym momencie ten odcinek zamknę, ale mogę powiedzieć, że od następnego razu, moi drodzy, widzimy się w rzymskim mieście, czyli Syrmium, miejscu, w którym zaczęliśmy nasz pierwszy odcinek niezbyt fortunnie właśnie z tej gry i tam prawdopodobnie już dobijemy grę do końca. Ja te wszystkie dialogi jeszcze raz przeczytam, zauważyłem, że YouTube włącza transkrypcję,
na żywo, więc jest całkiem spoko. I dzięki temu będziemy mogli sobie... będziecie mogli czytać, tak? To, co niby ja przeczytam. Jeszcze nie wiem do końca dokładnie, jak to działa i czy to działa. Ale widzę, że system automatycznie wyłapuje ten język, więc to jest jak najbardziej na plus, żeby czytać po angielsku wszystkie kwestie. Tak więc do zobaczenia. Witajcie, moi drodzy. Jesteśmy już w mieście Sirmium rzymskim. Mieście, które nawiedziła plaga jakaś zaraza, która wyniszcza ludzi, którzy borykają się z różnymi chorobami. Jest to już ostatnia lokacja, która nam została do odkrycia z gry, tak więc nie przeciągamy, lecimy, bo nie wiem ile jeszcze przed nami. During my stay in the monastery of Birka, I discovered that one of the artifacts I needed was hidden somewhere in this region. The eye is remnant from the ancient time with a history, you know, to the human mind. Legends about its power are well known. It is the only way I can find the true location of First Gate. It was hard to find this city. I cursed my dark magic hidden from the sight of the rest world. I must reveal its secret. Tutaj mamy naszego Francesco. Nasz statek stoi troszkę nieco dalej. Mamy tutaj chyba mapę. Dobra, mieliśmy wizję. Z nim będziemy musieli porozmawiać, będziemy musieli go znaleźć. Oczywiście my już tutaj z gameplaya wiecie doskonale, że już mieliśmy to odkryte, jednak nie byliśmy na takim etapie gry właśnie, czyli nie mieliśmy takiego ekwipunku, nie mieliśmy punktów save'ów. Teraz już mamy te punkty, także na pewno będzie nam tutaj naprawdę łatwiej się poruszać, grać. Nie będziemy musieli za każdym razem zaczynać od nowa tej lokacji. Gods have abandoned us. Who are you? We are your friends. Even your clothes are strange. Will we help you? Just come closer. We will advise you if that's possible. Can you tell me something about this place? The first settlers arrived here in the time of the great emperor Hadrian. He built a wall here to keep the filthy barbarians outside its limits. But we have not heard from the empire for a long time. Dobrze. Ktoś jeszcze masz coś tam? Nie. Nie ma nam już nic do powiedzenia. Sirmium Interiors. Caspius, be hailed, stranger. Who are you? My name is Caspius and this is my house. Wherefore, I will be asking the questions. Excuse me, my impertinence will ask. I have no questions for you. Now get lost. O, ale niemiły. Burak z niego. Ja tu jestem od zadawania pytań. Pytaj więc. Nie mam do ciebie żadnych pytań. Koniec rozmowy. Jakaś zaraza ich tutaj trawi. Dżuma może, dużo szczurów tutaj jest, to może dżuma? Wszyscy na dżumę chorują, ale zobaczcie, tutaj jest masa schorowanych ludzi, teraz tak się przyjrzałem jeszcze raz. Palą meble, ale nie wiem dlaczego, czy dlatego, że są w jakiś sposób narażone na skażenie czymś, albo coś? Nawet w sumie miałby sens. O! Shuroland, Disneyland, same myszki Miki. O, żyćko nam się uzupełniło, super. Herbal Mine.
1 złota, super. Chyba nigdzie, w żadnym miejscu w grze nie znaleźliśmy tyle złota, co w tym, co w tej skrzyni, w tym opuszczonym domu. Musiał być oszczędności jakiegoś biedaka. A my je po prostu sobie wzięliśmy. O, pies! Piesku, nie ruszaj tego. To są twoi panowie. Come closer and buy. My name is Paul Derkwa. Who are you? My name is Epimachus, and I am a local merchant. My offering is not very extensive, but the goods are very highest quality. A merchant in the city? I thought that no one could leave it. How do you get your supplies? Is it true that since the epidemic broke out, it's been hard getting supplies, but a good merchant always finds a way? Well, that sounds interesting. Perhaps you know a way to get out of here? Don't take me wrong, stranger. Nothing I sell comes from smuggling. The Empire has forgotten about us, and the local inhabitants avoid us. My supplies, however, come from other sources. And these are? Absolutely secret. Do your shopping and leave. I have no time for you. Obraził się. Do you have some work for me? Well, for such a strong man will always be work. Your muscles will do good. I am glad to hear that. How can I help you? Caspius, one of my customers, refused to pay his debts. He almost 1,000 sesterces. Find him and persuade him to pay. He lived in the harbor quarter in one of the abandoned houses. How you squeeze the money out of him is your business. Okay, mam już zadanko. Pokaż ziomek, co ty tu masz. Mamy 16 tysięcy sztuk złota. No te ma trochę niższe ceny. Mimo wszystko. No, nie mogę więcej kupić jak 10. No, możemy mieć maksymalnie po 10 sztuk. Aha. Jesteśmy już doposażeni na maksa. Już więcej nie możemy kupić. Najlepszy widać sklep jest w tym. W Ilgar. Na Wyspie Piratów. Tam można się najlepiej zaopatrzyć. O, mamy tego niewidomego z wizji. Who are you, old man? My name is Petrus. I used to be a servant in the great temple until I lost my sight. How did it happen? I broke one basic rule taught of Tutos, not of the order who work in the temple. Don't be curious. What have you done? Oh, I made a mistake for which I paid too dearly. Perhaps too dearly. No, I don't want to talk. Not now. Could you tell me something more about this city? Oh, another unforetellable who has been led by fate to this cursed city? The gods don't exactly like you, do they? I don't believe in your gods. There is the only god, and his providence led me into this isle, this land. How did the illness appear? Two damned druids must be behind it. They rejected the true fate and refused to avert their faces from the false gods. You want to tell more? There is nothing more to tell. The druids thought their curse would bring us to our knees, but they were wrong. I'd better get going. Walkie, jeszcze raz. Look, warrior, can I help you somehow? Do you seriously think you can help an old man? Punished, but by his thoughtlessness and the wrath of fate? My daughter died. I prepared everything for her dignified funeral. I knew well that I would not be able to observe the tradition and to lay her into the tomb. Why not? According to the quarantine directives, no one who dies in the confines of the city stricken by epidemic can be buried. Their bodies must be burned. I prepare everything according to the custom.
I am truly sorry for this suffering. How can I help you? The night before the funeral, someone broke into the building and robbed all the bodies lying there. Please find the thief and bring me my daughter Nestlake. I will do my best to get it back for you. Do you suspect who could have done it? Maybe Caldonius. He and his gang can be found over the harbor gate. I release. These are hard times. But there is no excuse for the hideous thing that has been committed.